Co ludzie zrobią, żeby nie umyć swojego grilla? Użyją tacki aluminiowej, będą krzyczeć, że o, to wcale nie jest brudne, albo użyją tego, maty teflonowej. Jak smakuje jedzenie z maty teflonowej z grilla gazowego? To dzisiaj sprawdzę. Nazywam się Marcin Kucja, w kuchni. Zapraszam was do subskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów, a jak widzicie, ja się tutaj poświęcam, naprawdę. Teflon powyżej 260 stopni jest szkodliwy dla człowieka, więc nie jest to temperatura, która jest ciężka do osiągnięcia na grillu. Ale dobrze, usmażymy w takim razie boczek na teflonowej macie. Dwa kawałki boczku nacieram przyprawą klasyczną, dwa kawałki przyprawą pikantną z obu stron. Jeśli chcecie takie przyprawy, to oczywiście znajdziecie je w sklepie Koller, ale najciekawszy komentarz, który najbardziej mnie zainteresuje, wygra zestaw takich przypraw, więc piszcie, co myślicie o tych tackach. No i oczywiście, co mogę zrobić. Jeden boczuś ląduje na macie. Cudowny dźwięk. Drugi zaś wyląduje obok na ruszcie. Dajmy tak po 4 do 5 minut z każdej strony i zobaczmy, co się stanie. Cyrkulacja powietrza w komorze grilla gazowego jest zaburzona przez taką dużą matę zrobioną z teflonu. No i o to chodzi, żeby tam była cyrkulacja powietrza, żeby to wam się z jednej strony grillowało, z drugiej strony piekło i wyszło dobre. Poza tym teflon podgrzany do 260 stopni staje się toksyczny dla człowieka. Oprócz tego nie ma odprowadzenia tłuszczu. Nawet na tych nieszczęsnych tackach aluminiowych są dziurki, a tutaj nic. Więc tak naprawdę zadajcie sobie pytanie, czy wsadzilibyście taką teflonową, plastikową patelnię do komory grilla i wrzucilibyście coś na to? No przecież to jest absurd. No, tak samo jak nie wsadzicie do piekarnika teflonowej patelni, bo się stopi. No. I spójrzcie na ten tłuszcz, który nie ma gdzie uciec, więc to wszystko w tym tłuszczu stoi i tak naprawdę, no zobaczcie, no, lata tutaj niczym stopiona rtęć. Ach, spójrzcie, co tu się dzieje. No, boczek zrobiony na ruszcie wygląda jak boczek zrobiony na ruszcie. Tłuszcz się wytopił. Są grill marksy, jest fajnie, ale zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na macie teflonowej. Będę zdejmował to dosyć delikatnie, bo jak widzicie, tego tłuszczu zgromadziło się tu bardzo dużo. I wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy naruszycie taką matę i cały ten tłuszcz spadnie na ogień. Ten tłuszcz dotknie ognia i co się stanie? No będzie bum! I to takie bum! Według mnie to nawet nie chodzi o to, że to jest obleśne i przedstawia to, że grillmaster jest leniwy i nie chce mu się sprzątać swojego grilla. To jest zwyczajnie niebezpieczne. Ale czy jedzenie z tego jest dobre? Moi drodzy, najpierw zjem coś dobrego, czyli boczuś w pikantnej przyprawie Kollera. Chrupiący, tłuściutki, pikantny. I teraz z teflonu. Uch, jaka guma. Smakuje trochę jak takie chrupki o sztucznym smaku bekonu. Strasznie przesmażony. Właśnie usmażony, a nie ugrillowany. Ten tłuszcz cały czas tam jest, ale jest tylko tłuszcz, mam wrażenie. Bo trzeba iść zbadać zawartość teflonu we krwi. Nie. Nie. Nie, zupełnie szczerze. Tak jak z tacki aluminiowej jeszcze mogę coś zjeść, tak z tego. To jest najgłupsza rzecz, jaką można wymyślić na grilla. Tak jak nie wsadzilibyście do grilla, czy do piekarnika, czy do ogniska patelni teflonowej, tak naprawdę. Nie używajcie tego. Pamiętajcie o naszej zabawie, żeby napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Wybierzemy najciekawszą naszym zdaniem odpowiedź i nagrodzimy ją zestawem przypraw Koller. I nie używajcie tych mat.